ponad 11 gramów amfetaminy znaleźli suwalscy policjanci u 22-letniego mieszkańca gminy Rudka-Tartak. Mężczyzna został zatrzymany w minioną sobotę. Dzielnicowi zatrzymali 22-latka mieszkańca gminy Rudka-Tartak. Mundurowi wcześniej już ustalili, że mężczyzna ten może posiadać przy sobie narkotyki i rzeczywiście te informacje potwierdziły się. 22-latek był niezwykle zaskoczony, jak policjanci do niego podeszli na jednej z ulic centrum miasta. No i po prostu okazało się, że ma przy sobie białą substancję, biały proszek, który po wstępnym badaniu okazało się, że faktycznie jest amfetaminą. Wczoraj młody człowiek usłyszał zarzuty posiadania narkotyku, do których się przyznał. No i teraz jego dalszym losem zajmie się sąd. Ze zeznań 22-latka wynika, iż posiadaną znaczną ilość substancji odurzających zamierzał przeznaczyć na własne potrzeby. Wcześniej nie był karany. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.